Wszyscy dostojni zgromadzeni goście, Państwo prezesi, dyrektorzy, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie na targi tu do Kielc. Bardzo dziękuję za możliwość obejrzenia salonu, bo to bardzo dobre określenie. To nie są tylko targi, to nie jest po prostu wystawa, to jest rzeczywiście salon przemysłu ogromnego w sprawie tego zdarzenia. Gratuluję wszystkim nagrodzonym, gratuluję wszystkim wyróżnionym, gratuluję tym, którzy odnieśli sukces w konkursie strzeleckim, ale przede wszystkim gratuluję organizatorom targów, bo rzeczywiście jest to wielka impreza, najważniejsza w Polsce impreza, jeżeli chodzi o przemysł obronny, ciesząca się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko krajowym, ale światowym. W istocie zatem jest to w tej chwili wydarzenie targowe o światowym formacie. Proszę Państwa, w tym roku rekord. 614 wystawców z 30 krajów, 41 delegacji zagranicznych, które odwiedziły targi. Panie Prezydencie, Panie Prezesie, Pani Wojewodo, z całego serca gratuluję tego wyniku. Oczywiście ktoś może trochę złośliwie powie, no taka jest sytuacja na świecie, że poziom bezpieczeństwa w ostatnim czasie znacząco się obniżył, jest wiele niepokojów, jest zagrożenie terrorystyczne, jest wojna na południu, jest konflikt wojenny na wschodzie. W związku z powyższym siłą rzeczy zainteresowanie wszystkim, co związane z wyposażeniem wojska, więc wszystkim, co związane z bezpieczeństwem, wzrasta. Proszę Państwa, to prawda. Na pewno jest to czynnik, który zwiększa zainteresowanie, zwiększa też popyt. Wiele krajów podnosi dzisiaj swoje budżety, jeżeli chodzi o obronność. NATO postawiło Sojusz Północnoatlantycki ten poziom przynajmniej 2%. W związku z tym to fakt, że to musi się również przekładać na większą produkcję militarną, więcej badań, więcej nowoczesnych wdrożeń, a więc tym samym i powiększenie rynku. Ale targi przecież mogłyby się odbyć gdzie indziej. Targi mogłyby się odbyć gdzieś za granicą, teoretycznie targi mogłyby się odbyć w innym miejscu. Tymczasem są organizowane tu w Kielcach i są organizowane z niezmiennym od lat powodzeniem. Wierzę w to głęboko, że nadal będą się te targi rozwijały, dlatego że Kielce dysponują pięknym obiektem, nowoczesnym, bardzo dobrze zarządzanym, a przede wszystkim w sposób perfekcyjny organizują to wielkie wydarzenie. Jeszcze raz z całego serca panu prezydentowi, panu prezesowi i pani wojewodzie i Kielcom tego gratuluję. Proszę Państwa, dziękuję za tą możliwość obejrzenia tej oferty, która została przedstawiona, niezwykle szerokiej, bogatej oferty, która została przedstawiona tutaj na targach. Dziękuję za to nie tylko jako mężczyzna, jak Państwo wiecie, większość mężczyzn jest zainteresowana tego typu wyposażeniem, choćby przez ciekawość, ale dziękuję też jako zwierzchnik Sił Zbrojnych, jako prezydent Rzeczypospolitej, że mogłem się z tą szeroką ofertą zapoznać w czasie, który dla naszego kraju, dla Polski jest niezwykle ważny, bo realizujemy ogromny program modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Polskiej Armii. Program, który będzie programem bardzo kosztownym, ale też trzeba sobie powiedzieć jasno. Mam nadzieję, że dzisiaj już większość moich rodaków, podatników w związku z tym, którzy de facto będą dokonywali tych zakupów, bo będą one finansowane z pieniędzy publicznych, rozumie,
że bezpieczeństwo nie ma ceny. Nie ma takich pieniędzy, których nie warto zapłacić za to, żeby Polska była krajem bezpiecznym, żebyśmy byli w stanie zminimalizować wszelkie zagrożenia. Od zagrożeń terrorystycznych poczynając, od zagrożeń przestępczością poczynając, kończąc na ewentualnym zagrożeniu militarnym, a więc tego, żebyśmy byli państwem, które jest w stanie się obronić, które jest w stanie wspólnie z sojusznikami realizować też zadania, które mają prowadzić do tego, aby na świecie było przestrzegane prawo międzynarodowe, aby na świecie był pokój. Panie ministrze, jako zwierzchnik sił zbrojnych oczekuję, że ten program wydatków będzie realizowany sprawnie, że one będą realizowane nie tylko terminowo, czyli że będziemy wydawali pieniądze przewidziane w budżecie na obronność w danym konkretnym roku, że zrealizujemy w związku z tym także i nasze zobowiązania sojusznicze dotyczące kwestii właśnie 2% wydatków na obronność. Natomiast przede wszystkim liczę także na to, że to wyposażenie, które będziemy nabywali dla naszych żołnierzy, będzie możliwie najlepsze. Ja bardzo mocno chcę podkreślić, tu nie chodzi o to, żeby ono było tanie. Chodzi o to, żeby jego cena była adekwatna do jego jakości, do tego, w jaki sposób umożliwi żołnierzom i funkcjonariuszom wykonywanie zadań, a przede wszystkim, żeby mogli służyć i wykonywać swoje zadania bezpiecznie. Stąd ta prezydencka nagroda jest właśnie związana z bezpieczeństwem polskich żołnierzy. Szanowni Państwo, jeszcze raz gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Gratuluję organizatorom targów. Wierzę w to głęboko, że te targi będą się przyczyniały do rozwoju przemysłu obronnego. Myślę tutaj przede wszystkim o przemyśle zbrojeniowym obronnym Polski. Niezwykle mi na tym zależy. Coś takiego jak patriotyzm gospodarczy jest niezwykle ważne. Myślę tutaj zarówno o tym sektorze, który ma charakter państwowy, który jest własnością Skarbu Państwa, ale myślę tutaj też o polskich firmach, które są w rękach prywatnych, a które, jak widzimy, produkują i wdrażają wiele niezwykle zaawansowanych technologicznie elementów wyposażenia i wojska, i wszelkich służb strzegących bezpieczeństwa. Chciałbym, żeby te polskie firmy rozwijały się nadal. Chciałbym, żeby były konkurencyjne nie tylko w naszym kraju, ale przede wszystkim, żeby były konkurencyjne także na świecie, żeby realizowały wspólnie z naszymi naukowcami badania, tym samym wchodząc w nowe technologie, unowocześniając swoją produkcję i wierzę w to, tym samym w efekcie unowocześniając także i wyposażenie polskich sił zbrojnych, bo jak Państwo doskonale wiecie, nie ma lepszej reklamy dla firmy z danego kraju niż to, że armia czy inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo tego właśnie kraju używają tego wyposażenia. Tego chciałem z całego serca życzyć wszystkim tym, którzy uczestniczyli w targach jako wystawcy, aby z powodzeniem nadal realizowali i swoje plany, i swoje zamierzenia, i swoje marzenia, jeżeli chodzi o rozwój firm. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Dziękuję.